Przyszedł więc dzień sybirski. A słońce nie zachodziło, lecz biegło niebem, jak koń w zawodzie, z płomienistą grzywą i z białym czołem. Straszliwe światło nie kończyło się nigdy, a huk lodów był jakoby głos Boży, odzywający się na wysokościach do ludzi nędznych i opuszczonych. A długi smutek i tęsknoty przyprawiły o śmierć ową wygnankę. I położyła się na łożu liścianym pomiędzy renami swoimi, aby umrzeć. A był zachód słońca, albowiem od niejakiego czasu zaczęły się noce w ziemi sybirskiej i słońce coraz dłużej zostawało pod ziemią. Obróciwszy więc ku Anhellemu szafirowe oczy, zalane łzami wielkimi, rzekła Ellenai: umiłowałam ciebie, bracie mój, i opuszczam. A powiedziawszy, gdzie ją ma pochować, że pod sosną, która była w smutnym parowie, leżeć pragnie, rzekła: czymże ja będę po śmierci? Oto chciałabym być jaką rzeczą żyjącą przy tobie, Anhelli, pajączkiem nawet, który jest miły więźniowi i schodzi jeść z jego ręki po złotym promyku słonecznym. Jam się przywiązała do ciebie jak siostra i jak matka twoja i więcej jeszcze. Ale grobowiec wszystko kończy. Nie zapomnij o mnie, bo któż o mnie będzie pamiętał po śmierci? Chyba Ren, którego doiła, zalewając się łzami. Jeżeli wiesz, gdzie ludzie idą po śmierci, to mi powiedz, bo niespokojna jestem, choć mam nadzieję w Bogu. Oto ja polecę do krainy twojej rodzinnej i obaczę dom twój, sługi twoje i rodzice twoje, jeżeli jeszcze żyją. I nawet miejsca te, gdzie stało twoje łóżeczko dziecinne, mała niegdyś kołyska twoja. Ty powiesz, że to są myśli gminne, że człowiek po śmierci nie lata. Cóż, kiedy z taką myślą śmierć piękniejsza. A oto patrzaj, nad łożem moim ta szyba lodu słońcem czerwona z dwoma skrzydłami promieni. Nie.
Nie jestże to anioł złoty stojący nade mną. Reny wyciągają mech spod mojej pościeli i skubią łoże śmierci, jedząc. Biedne reny moje, żegnam was. A teraz podniosę oczy do Królowej Niebieskiej i będę się modliła do niej. Zaczęła więc tu umierająca mówić litanię do Matki Chrystusowej i właśnie wymówiwszy różo złota, skonała. I na znak cudu upadła róża żywa na białe piersi umarłej i leżała na nich, a w jamie rozeszła się od niej woń różana i mocna. Nie śmiał więc Angeli ruszyć ciała umarłej, ani złożyć rąk, które były wyciągnięte. Lecz usiadłszy na końcu łoża, płakał. A oto jakoby o północy stał się wielki szelest i myślał Angeli, że reny szeleszczą, wyjadając mech z podłoża śmierci. Lecz inna była przyczyna. Chmura jakoby duchów ciemnych zatrzymała się nad jamą, śmiejąc się głośno, a ciemne twarze pokazały się przez rozszczepione lodu sklepienie i krzyczały: naszą jest!
Lecz róża owa cudowna, dostawszy skrzydeł gołębich, poleciała w górę i spojrzała na nie oczyma niewinnego aniołka. Ciemne więc owe duchy i chmura ich wzniosła się z dachu, krzycząc w ciemnym powietrzu smutne przeklinania. I stała się znów cichość, jaka przystoi w miejscu, gdzie trup spoczywa. We trzy zaś godziny po północy usłyszał Angeli stukanie do drzwi, które były z lodu, i odwaliwszy bryłę, wyszedł na księżyc. I zobaczył owego anioła, który mu był przypomniał miłość dla niewiasty i pierwszą jego miłość na ziemi. Więc spuściwszy przed nim głowę, stał cicho. I rzekła do niego Eloe: wynieś mi tu umarłą twoją siostrę. Ja wezmę ją i pochowam litośnie. Moją jest. Odszedłszy więc Angeli do jamy, wziął na ręce trupa, wyniósł i położył go na śniegu przed aniołem. A Eloe, uklęknąwszy nad śpiącą, podłożyła pod nią z obojej strony końce skrzydeł łabędzich i związała je pod umarłą. I z pełnymi trupa skrzydłami wstawszy, na księżyc odeszła. Wrócił więc Angeli do jamy pustej i spojrzawszy na ściany zajęczał, bo już jej nie było.